To był styczeń, kiedy zaczęło powstawać getto łódzkie. Ja nie mogłem przeboleć, że ci, których znałem, odchodzą do getta i koniecznie chciałem z nimi iść. Razem do getta. Z tą Haną i z tą moją mamą żydowską i z tymi dziećmi. W ogóle miałem dużo tych Żydów. A mój wujek mówi, słuchaj, mówi. Bo on wiedział, przewidywał, mówi. Umrzeć to każdy może, a ty musisz żyć, żeby ratować tych Żydów. No i tak mi jakoś przemówił i zostałem, a tak bym poszedł. Żydzi, niektórzy rozpaczali, niektórzy nie orientowali się. Niektórzy wiedzieli, niektórzy się nie orientowali. Ale nie orientowali się też Żydzi. To było chyba 42 rok, jesień, wrzesień, do Łodzi z Europy, z państw Europy Zachodniej, do getta łódzkiego, jak podają statystyki, przybyło około 20 tysięcy Żydów. Do tego getta przybyło z Europy Zachodniej. I ci Żydzi nie wiedzieli, gdzie oni idą. Pamiętam, że tak jak pisano, to Żydzi, którzy wychodzili na stację Radegast, których przywieziono, no się pytali, czy mogą dostać dwa pokoje z kuchnią, z łazienką i w ogóle. Ci z Europy Zachodniej się nie orientowali, gdzie oni idą. Ponieważ takie warunki, jakie były w getcie, w ogóle na Bałutach, gdzie przecież nie było żadnej kanalizacji. Także najszybciej właśnie wymierali ci Żydzi z tej Europy Zachodniej. Oni nie mogli znieść tego, co tu się działo. Nie tylko głodu, ale tych warunków higienicznych i tak dalej. Ci Żydzi nasi byli do tego przyzwyczajeni, bo oni tak żyli przed wojną przecież na Bałutach. No nie byli w getcie, ale nie było... Rynsztoki były. Wszędzie rynsztoki były. Studnie były na podwórkach. Takie pompy kręcone też. I nie było nigdzie, nie było żadnej kanalizacji, wszędzie rynsztoki. Tak Łódź wyglądała, szczególnie Bałuty. Całe Bałuty takie były. Ja bo przez getto jeździłem co dzień tramwajem, przez Zgierską. Najbardziej przerażające dla mnie były te wózki na dwóch kołach. Taki wózek był jakiś dwumetrowy, wózek na dwóch kołach. Taki dyszel był specjalny, dwóch Żydów ciągnęło, dwóch pchało i na tym wózku co dzień wożono te trupy. Ci, którzy zmarli, leżeli na ulicy czy w domach, to kładono na wózek i wywożono na cmentarz przy ulicy Brackiej. Mamy w Łodzi największy cmentarz w Polsce i właściwie w Europie. Ma ponad 40 hektarów. I tam tych Żydów wywożono. I to powstało, jest to tak zwane pole getowe. Jest tam około 45 tysięcy zmarłych Żydów w getcie łódzkim. I to jest tak zwane... I pamiętam, mam w oczach cały czas te wózki i te ciała tych Żydów wiezione na ten cmentarz. To się pamięta. Mam w oczach dzieci. Wielka Szpera, 42 rok, wrzesień. To były rzeczy... Odbierać dzieci rodzicom na śmierć, starcy i dzieci. Co może powiedzieć matka, jak się odbiera jej dziecko? Jaka musi być rozpacz? Jeździłem tramwajem, przez Zgierską przychodziły dwa mosty. To nieraz tramwaj zatrzymał się, nieraz stawał, bo co się okazało, że Żydzi czasem z rozpaczy rzucali się pod tramwaj, jak z tego mostu na dół. Mieliśmy od 43 rok, od połowy prawie do późnej jesieni 44 Żyda, 44 roku do jesieni
Żyda u nas. To znaczy, ja mieszkałem Konarskiego 5, było tam 17 lokatorów. Proszę sobie, na tych 17 lokatorów były 5 rodzin niemieckich. I tylko można było mieć zastrzeżenie do jednej rodziny niemieckiej. Pozostałe 4 rodziny niemieckie były w porządku. Tak to wyglądało. I na strychu mieli, tam wujek mieszka właśnie, ten Kazimierz. Tam był duży pokój o dwóch oknach. Drugi pokój był mały, co sąsiadka taka górecka mieszkała. No i tam ponad rok czasu przetrzymywaliśmy Żyda. Dawid się nazywa. Grubo ponad rok. Od 43 do jesieni 44 roku Żyd przeżył. To był wielki... Ja musiałem się... Ten Żyd był na mojej głowie. Bo ja jako młody chłopak, nikt na mnie nie zwracał uwagi. To był dom bez kanalizacji. Proszę sobie wyobrazić. Człowiek ma jakąś fizjologię, tak? I wszystkie... Było wiadro, gdzie ten Żyd, no, wszystko co potrzeba. A ja wieczorem to wiadro brałem, wychodziłem z trzeciego, bo to było na trzecim piętrze. No i była taka, jak to się mówi, drewniana wygódka, jak to się kiedyś mówiło. A kiedyś przed wojną krótko sławojka. No i to wszystko wylewałem, wiadro płukałem pod pompą i przynosiłem z powrotem. No, tak przez półtora roku. Było to tak, że ten pokój był duży o dwóch oknach. Była szafa, ten Żyd był za szafą, ale ze względu bezpieczeństwa była wycięta taka metr na metr otwór. I do tego od korytarza przylegała duża komórka. Ona miała ponad 2 metry długości. I tam zrobiliśmy dlatego Żyda spanie. A jak się wchodziło do komórki, to było dużo, że tak powiem, dużo różnych gratów. A on był pod spodem. Tam miał taki, tam jak wyglądało to, jak ja wiem, takie łoże, siennik był na podłodze. I to wszystko taka jak skrzynia wielka była, prawie 1,5 metra wysoko, także miał tam dobrze. Także on tam w razie czego to mógł tam wchodzić i cały dzień był z nami. A jak ktoś by tam przyszedł, to mógł tam wchodzić i to się w łóżko dochodziło do tego i nie, dziura była zakryta. Było tak, że połowa Polaków, a może większość, mówiła dobrze im tak. Tak było. Przy ścianie mieszkała Niemka, która się, stara Niemka, która zmarła w czasie okupacji, nazywała się Wajmilowa. Wajmiller, no mówiliśmy na nią Wajmilowa. I ta Wajmilowa musiała coś, ja wiem, bo kiedyś coś tam może usłyszała i tego, wzięła mnie na bok i mówi tak: Tadziu, mówi, staruszka, mówi, uważaj, mówi, na tego na drugim piętrze. To mogę powiedzieć, nazwisko Kasor. Mówi, uważaj na Kasora, mówi, bo to jest, mówi, zły Niemiec, zły człowiek, mówi. On tu wszystko, mówi, donosi. No. Niemka mnie ostrzegła przed innym Niemcem. Koniec getta to pamiętam w ten sposób, że kiedy się przyjeżdżało przez getto, to było puste. Już nie było. Nie było nikogo. Późna jesień, to już w getto było właśnie jak umarłe, puste. I się wtedy jeszcze byli Niemcy. I tu muszę powiedzieć, że wtedy już się zaczynał wśród Polaków rabunek getta. Mieli układy z Niemcami. I wchodzili do getta. Niemcy zostawili przecież w getcie łódzkim sporo tych osób, żeby po prostu już porządkować to wszystko. Mieli to wszystko w getcie porządkować, co drogocenne rzeczy to od Niemców oddawać. I przecież już w styczniu pod murem cmentarnym na cmentarzu żydowskim wykopane takie duże doły, które do dziś zarośnięte, ale są, bo ci wszyscy Żydzi, którzy zostali jako robotnicy, to mieli po skończeniu tej pracy zostać, no, zastrzeleni i zakopani w tych dołach. No. Tak, żeby nie było śladu nawet.
ale to już nie zdążono tego zrobić. Były przypadki, że zajmowali mieszkanie, w których mieszkali przed wojną Żydzi. I tak się zdarzało. Nie było to często, ale kilkakrotnie, to nawet gazety o tym pisały, że Żydzi, którzy ocaleli z tej pożogi wojennej, to przychodzili do swojego mieszkania, ale mieszkanie już było zajęte. Z meblami wszystkim. No i taka tragedia czekała tych Żydów drugi raz po wojnie.